Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Zatem pytanie fundamentalne dzisiaj. Diesel czy benzyna? Dajcie znać w komentarzach. Ale jak benzyna, to też ta z LPG liczona. No w sumie diesel też może być z LPG. Czy hybryda typu plug-in, czy elektryk? Ale nie, dzisiaj rozmawiamy tylko i wyłącznie diesel kontra benzyna. Zwróćcie uwagę na jedno. W 2010 roku z polskich salonów aut wyposażonych w silniki wysokoprężne wyjeżdżało około 48%. Dzisiaj ten współczynnik nie przekracza 20%, więc widać, jak się zmieniają trendy pośród nas jako kierowców. Dlatego dzisiaj chcę odpowiedzieć na pytanie, co w 2022 roku wybrać, diesla czy benzynę? Ale zarówno porozmawiajmy o samochodach nowych, jak i samochodach używanych. I w sumie autach dostawczych też, bo to zupełnie inna para kaloszy. Oczywiście duży wpływ na nasze preferencje również mają same koncerny motoryzacyjne, bo takie marki jak Toyota, Lexus czy Porsche całkowicie zrezygnowały już do tej chwili z silników wysokoprężnych, a część koncernów mówi, że z tych silników zrezygnuje do 2025 roku. Bo miejmy świadomość, że pierwsze zaostrzenie normy emisji spalin będzie w 2025 wraz z wejściem normy Euro 7, następne w 2030, a w 2035 roku my już w ogóle mówimy o zakończeniu sprzedaży samochodów spalinowych, włącznie z hybrydami i hybrydami typu plug-in. Co za tym idzie, to koncerny nam jako konsumentom już pomagają w wyborze, bo mają świadomość, że zdecydowanie łatwiej jest na chwilę obecną, już poza rozwijaniem silników zelektryfikowanych, zdecydowanie łatwiej jest rozwijać silniki benzynowe w oparciu o hybrydę typu plug-in, czyli połączenie silnika elektrycznego ze silnikiem spalinowym benzynowym, aniżeli rozwój podobnej konstrukcji na przykładzie silnika wysokoprężnego. Druga sprawa to już poza producentami samochodów działania w oparciu o samorządy lokalne. Bardzo dużo w ostatnim czasie mówi się o strefach czystego transportu i najwięcej artykułów w mediach widzimy: diesel nie wjedzie do centrum miasta. Ale wczytajmy się wyraźniej w zapisy związane ze strefami czystego transportu, bo z tego co wiem, owszem, każda ze stref może indywidualnie interpretować przepisy, ale głównym założeniem jest to, żeby zakaz dotyczył wjazdu w oparciu o konkretną normę emisji spalin, nie do końca w podziale na silniki benzynowe czy wysokoprężne. Idąc dalej za ciosem, kupując dzisiaj nowoczesny silnik wysokoprężny i nawet patrząc na zakazy wjazdu do centrów, w pierwszej kolejności będą one dotyczyły aut nie sklasyfikowanych pod kątem normy emisji spalin, Euro 2, Euro 3, Euro 4 i tak co ileś lat będzie do przodu. Więc kupując dzisiaj diesla, mówmy szczerze, że dobre 10-15 lat nie będzie żadnego ograniczenia, jeżeli chodzi o wjazd do centrów miasta. Mówiąc o dieslach z normą Euro 5, Euro 6, spokojnie te 5-10 lat również mamy spokoju. No ja to mówię na swoim przykładzie, bo dosyć często samochody zmieniam, ale na chwilę obecną w swojej flocie mam więcej aut z silnikiem wysokoprężnym, aniżeli benzynowym. Żeby była też jasność, bo to w żaden sposób nie chcę tutaj wychwalać silników wysokoprężnych, że one są najlepsze na świecie, a benzyna to zła. Bo mam auta takie i takie. Merytorycznie należy na to wszystko spojrzeć. Ale na pewno takim dużym argumentem na korzyść silników wysokoprężnych było to, że olej napędowy najczęściej jest tańszy od benzyny bezołowiowej. No tak z grubsza bywało, ale zwróćcie uwagę na ostatnie 5-6 miesięcy, to się bardzo często zmieniało. Ten argument bym w ogóle na chwilę obecną odłożył na bok, bo jeszcze wszystko jest możliwe w najbliższym czasie. Oczywiście przypominam o promocji związanej z Shellem, o wtorkach i czwartkach z Shell V-Power, że możemy wtedy zatankować paliwo premium w cenie paliwa podstawowego. We wtorki tankujemy benzynę bezołowiową, ale na szczęście dzisiaj mam czwartek, jak to nagrywam, więc zatankuję sobie lawetę olejem napędowym, ale w wersji premium w cenie podstawowego. Również jest druga promocja na Shellu, ona się nie łączy z wtorkami i czwartkami. Poniżej też macie regulamin tego, że możecie zatankować paliwo podstawowe 30 groszy taniej na litrze, ale na Shellu nie ma żadnego ograniczenia w stylu, że 3 tankowania w miesiącu. Można zatankować ile się chce, zapraszam do udziału w promocji. To zatem jaka jest różnica? Gdy spojrzymy na silniki wysokoprężne, takich pierwszych generacji, ale już uturbione, nie mówimy o wolnosących, na przykład 1.9 SDI, a już bardziej o 1.9 TDI, 2.0 HDI, 1.9 DCI czy 1.9 JTD, umówmy się szczerze, te silniki z pierwszych serii nie grzeszyły do końca kulturą swojej pracy, była dosyć spora turbodziura, w międzyczasie dopiero się to zmieniało, gdzie koncerny starały się tę technologię udoskonalać, jak chociażby poprzez wprowadzenie silników JTD z szymną Common Raila.
W międzyczasie też te silniki nabierały trochę ogłady i kultury pracy. Co za tym idzie, też producenci mocniej pracowali nad wygłuszeniem wnętrz, ale to trzeba przyznać, że te silniki uturbione pierwszych generacji no bez problemu robiły zdecydowanie większe przebiegi. Chociażby na przykładzie mojej kochanej Skoduni, która ma w tym momencie 997 tysięcy kilometrów na fabrycznym bloku silnika i od przebiegu 962 tysiące kilometrów ma jeszcze chipa z 90 na 110 zrobionego i żyje i jeździ. Nowszej generacji diesle, omówmy się szczerze, już nie są tak długowieczne. Są zdecydowanie bardziej wrażliwe na paliwo, ale są o wiele bardziej oszczędne. Czy to na przykładzie chociażby silnika 1.5 DCI, ale już nowszej generacji. Nie mówimy o tym pierwszym, bardziej awaryjnym, ale tym bardziej współczesnym, na przykładzie chociażby Renault Clio, osiągnięcie średniego spalania na poziomie 3.9-4.1 nie stanowi najmniejszego problemu. Co za tym idzie, producenci starali się te silniki cały czas udoskonalać, aczkolwiek na zimnym diesel i tak musi klekotać. I też się trochę dłużej rozgrzewa względem silnika benzynowego. I zwróćcie uwagę na jeszcze jedno, jak to wszystko zmienia się z perspektywy czasu. Tak dobre 15-20 lat temu, tak wiem, stary jestem, tak na dobrą sprawę koronnym argumentem za dieslem, oprócz tego, że mniej palił od silników benzynowych, było to, że miał zdecydowanie lepszą elastyczność, porównując to do benzyn wolnosących. Bo wtedy tych benzyn uturbionych było dosyć mało, to raczej były niszowe produkcje, najczęściej w segmentach premium, bądź w samochodach o charakterze usportowionym. A tutaj okazało się, że na przestrzeni ostatnich 10-12 lat, bo tak trzeba spojrzeć, że od około 2010-2012 roku zmieniło się to wszystko dosyć mocno. Wszystko przed wejściem normy emisji spalin Euro 6, gdzie producentów dosyć mocno zaczęto dociskać. No i zaczęli się zastanawiać, co tutaj zrobić ze swoimi silnikami benzynowymi, żeby je dostosować do aktualnych norm emisji spalin. Więc jak wcześniej było 2.0-115 wolnosące, to teraz się robiło 1.0-115, ale już uturbione. Co za tym idzie, elastyczność wkroczyła do silników benzynowych, ale też bym zapalił małą gwiazdkę. Silnik 0.9 czy 1.0, czy chociażby nawet 1.2 turbo, umówmy się szczerze, one są elastyczne, ale o kulturze pracy trudno tutaj w tym wszystkim mówić. Na pewno przy wyższych pojemnościach, czy to 1.4, 1.6, 1.5, czy chociażby 2.0, ta kultura pracy w połączeniu z turbosprężarką na pewno będzie zdecydowanie większa, ale oczywiście też musimy mówić o ilości cylindrów, bo nadal przy silnikach trzycylindrowych, może z pominięciem EcoBoosta, który faktycznie radzi sobie całkiem nieźle, można powiedzieć, że kultura pracy nadal nie jest na idealnym poziomie. Co za tym idzie, należy pójść o krok dalej, bo to było najczęściej traktowane na minus względem silników wysokoprężnych, że diesle są skomplikowane w budowie i zdecydowanie droższe. A co teraz? W benzynach nie ma interkulera, nie ma turbosprężarki, nie ma GPF-u od kilku lat. Filtra cząstek stałych dla benzyny również są. Te silniki wcale nie ustępują skomplikowanej budowie względem silników wysokoprężnych. I jedna rzecz na plus dla silników nowej ery, z ery downsizingu, że od samego początku mówiliśmy, gdzie tam litrowy, to może być karton mleka, to auto nie przejedzie 100 tysięcy kilometrów. Patrząc na testy z perspektywy czasu, no może pomijając wpadki producentów, jakimi były chociaż silniki, nie wiem, 1.2 TSI, czy 1.4 TSI, 1.2 TC, czy chociażby 1.6 THP, tak na dobrą sprawę te silniki, już pomijając błędy fabryczne, one bez problemu pokonują 300, 400 czy 500 tysięcy, pod warunkiem, że żadnego long life'a tam nie lejemy, tylko faktycznie korzystamy z książki obsługi i nawet częściej robimy interwały olejowe, to się silniki nam odwdzięczają. No i też patrząc z perspektywy ostatnich 15-20 lat, kiedy widzimy odwrócenie trendu, że zdecydowanie więcej samochodów w salonach kupują floty, firmy, aniżeli osoby prywatne, które w tym momencie raczej są już niszą w salonach i to się odwróciło statystycznie przez ostatnie 20 lat, widać jedno, że księgowi do tamtej pory non-stop wybierali silniki wysokoprężne. Bo nie wiem, porównując prostego benzyniaka 2.08V 115 koni, chociażby z gamy Volkswagena, z silnikiem 1.9 TDI 110 koni, mimo że on był droższy w zakupie, no to jednak spalanie było na poziomie około 20-25% mniejsze aniżeli przy takiej benzynie. Owszem, wiem, można myśleć przy tym silniku, czy przy chociaż silniku 1.6 MPI o założeniu instalacji gazowej i tak mam świadomość, że teraz przy nawet takich autach, które już swoje lata mają, no to jest chyba
najbardziej rozsądne rozwiązanie, ale dzisiaj mówię, LPG odkładamy na bok. Ale patrząc na bardziej współczesne samochody, widać jak to wszystko się zmieniło. Dajmy dla porównania teraz silnik benzynowy 1.5 TSI o mocy 150 koni i silnik wysokoprężny 2.0 TDI również o mocy 150 koni. Przyjmijmy auto z samochodu z segmentu C, gdzie spalanie benzyniaka, jak i silnika wysokoprężnego będzie na podobnym poziomie. I dlatego widać teraz, że floty coraz częściej decydują się na samochody z silnikami benzynowymi, bo wbrew pozorom one dalej, mimo swojego skomplikowania, i tak są tańsze od silników wysokoprężnych. I tak jak przy nowszych, bardziej współczesnych samochodach z segmentu C czy D, czy teraz modnych, małych crossoverach, mimo wszystko decydowałbym się na wybór silnika benzynowego. Elastyczność jest, niskie spalanie jest, oczywiście jeżeli nie mówimy o ciągłym wklepywaniu do podłogi i pod warunkiem, że do segmentu C nie weźmiemy silnika o pojemności 0,9 turbo, tylko już spojrzymy na to bardziej realnie pod kątem chociażby silnika 1,4, 1,5, 1,6 turbo, żeby jednak mimo wszystko ta moc też szła z pojemności, a nie była tylko i wyłącznie wykrzesywana przez turbosprężarkę, to w takim segmencie silniki benzynowe na pewno będą lepszym rozwiązaniem. Czy to z miękką hybrydą, czy z hybrydą typu plug-in, to już zupełnie inna para kaloszy, bo to też należałoby się zastanowić, po jakim czasie by nam się to zwróciło, mając hybrydę typu plug-in. No i co najważniejsze, czy mamy ładowarkę przy domu, bo korzystając z ładowarki miejskiej, to sorry, ale to nijak nam się nie będzie kalkulowało i opłacało. Ale idąc dalej za ciosem, myślimy o większym SUV-ie, no przecież teraz SUV-y są takie modne. No tutaj już benzyniaka bym nie wybrał, szczególnie jeżeli mówimy chociażby o większych przebiegach. Większe przebiegi to mam na myśli od 25 tysięcy kilometrów wzwyż, bo między dieslami ja już widzę jedną różnicę. Moje Volvo XC90 dwulitrowy diesel o mocy 250 koni palił więcej niż chociażby 3-litrowe Audi Q8 o mocy 286 koni, które nawet było cięższe, bo jednak z pojemności też dużo można w tym wszystkim zyskać. Ale chociażby porównując moje XC90 wysokoprężne 2.0 diesla z dwulitrową benzyną T5 o mocy 250 koni, należy zwrócić uwagę na jedno, że silnik benzynowy będzie około 15, nawet 20% więcej palił, aniżeli silnik wysokoprężny. Na przykładzie aut dostawczych, tak na dobrą sprawę, trudno w tej chwili w Polsce znaleźć silniki benzynowe, chociaż coraz częściej mówi się, że do dostawczaków wprowadzane są silniki elektryczne, ale gdy słyszę o realnym zasięgu, realnym, podkreślam, rzędu 200-250 km, no to kurierka, nie wiem, bułki w piekarni, wszystko w warunkach okołomiejskich. No nikt za bardzo w Polskę nie wyjedzie przy czasie ładowania około 2 czy 3 godzin wokół tego wszystkiego. Więc tak bym to dzielił. Na przykładzie starszych generacji, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś znajdzie diesla 2.0 8V, ja o dobrych silnikach do instalacji gazowych też już nagrywałem odcinek, jest u mnie na kanale, czy chociażby pod kątem założenia instalacji gazowej, czy prostą benzynkę wolnosącą, większego problemu nie będzie. Miejmy też świadomość, że przy kilkunastoletnich silnikach wysokoprężnych raczej ciężko jest mi uwierzyć, że takie auto będzie miało realny przebieg rzędu 150 czy 200 tysięcy kilometrów, chyba że jest udokumentowany, a okej, to wtedy szacunek. Ale raczej bym się skłaniał tak jak na przykładzie mojej Oktawii, że tam może być 800, a nawet 900 tysięcy kilometrów. Oczywiście wiem, mam świadomość, że nie ma tutaj złotej recepty, czy akurat tu wybrać diesla, czy benzynę. Jeżeli macie jakiekolwiek dywagacje, napiszcie po prostu w komentarzu, będę starał się Wam pomóc, może też inni będą mogli szerzej spojrzeć na parametry danego silnika. Ja też w najbliższym czasie będę oprócz serii wad i zalet konkretnych samochodów robił serię wad i zalet konkretnych silników, bo teraz często zdarza się, że po prostu jeden silnik jest już w kilku koncernach, następuje swojego rodzaju konsolidacja. Ale idąc dalej za ciosem, nie ma złotej recepty. Tak jak powiedziałem, że na przykładzie samochodów miejskich, bardziej współczesnych, wybrałbym pewnie nawet benzynę uturbioną, ale też nie szukałbym tych najniższych pojemności, tylko mimo wszystko lekko wyższą pojemność, nawet niech tej mocy będzie w zapasie, to będzie zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Na przykładzie SUV-ów, cięższych samochodów, mimo wszystko szukałbym silnika wysokoprężnego, ale też nie niższej pojemności, bo tak jak powiedziałem, na przykładzie Q8 ono mniej pali niż chociażby XC90, gdzie ta mała pojemność jest dwiema turbinami dopychana i za wszelką cenę
to dobrze działa, ale przy prędkości 50 równiuteńko kilometrów na godzinę, bo już przy prędkościach autostradowych rzędu 140 pojawia się jednak mimo wszystko wir w baku. Owszem, hybrydy jest to jakaś pieśń przyszłości, tak jak mówiłem, nie każdemu się to może na chwilę obecną kalkulować. Silniki benzynowe wyposażone w instalację gazową na pewno są dobrym rozwiązaniem na obecne czasy. Ostatnio też nagrywałem materiał o silnikach zasilanych dodatkową instalacją gazową LPG, bo kiedyś mówiło się, że do miasta najlepiej jest kupić benzynę, bo benzyna jest prosta względem skomplikowanego diesla. No, tak jak mówię, od dobrych 10-12 lat każda benzyna jest w pewien sposób skomplikowana i jest narażona w podobny sposób jak silnik wysokoprężny, szczególnie na krótkich dystansach, gdy zimą nie zdążymy silnika rozgrzać, zanim ten olej się rozgrzeje, gasimy po kilometrze. Podobne zasady względem eksploatacji już teraz funkcjonują i przy silnikach benzynowych, jak i wysokoprężnych. Zatem dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie, czy teraz lepiej kupować diesla, czy benzynę, czy bardziej postawić na instalację gazową, czy myśleć o elektryku, czy o hybrydzie, o miękkiej hybrydzie, o hybrydzie typu plug-in, czy o wodorze, czy o paliwie syntetycznym. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!